Dany jest okrąg opisany równaniem x plus 3, i to jest w nawiasie do kwadratu, plus y minus 4 do kwadratu równa się 16. Podaj współrzędne jego środka oraz promień. Może zacznijmy od przypomnienia sobie, co to jest okrąg. No więc okrąg tworzą wszystkie punkty, które są w tej samej odległości od ustalonego punktu, zwanego środkiem okręgu, a tę odległość nazywamy promieniem okręgu. Czyli tak, czyli mamy pewien punkt, to jest środek i bierzemy wszystkie punkty, powiedzmy, które tutaj są w odległości 3. Narysujmy sobie taki okrąg o promieniu 3, czyli na przykład ten punkt jest w odległości 3, ten, ten i ten. No i jakoś, prawda, wszyscy wiedzą z grubsza, jak wygląda okrąg. Jakoś może nie do końca. O! No i to jest promień, a to jest środek. Spróbujmy teraz ten warunek zapisać w układzie współrzędnych. Czyli tak, czyli powiedzmy, że ten nasz środek, no, jakieś ma współrzędne, nazwijmy współrzędne tego środka AB, to znaczy współrzędna X to jest A, współrzędna Y to jest B. Weźmy sobie dowolny punkt X, Y na tym okręgu i spróbujmy teraz zapisać ten warunek, że odległość punktu X, Y od punktu AB wynosi R. A, czyli to tutaj to ma być, to jest R. No i do tego celu użyjemy twierdzenia Pitagorasa, czyli tutaj rysujemy trójkąt prostokątny. No i teraz tak, jakie on ma boki? No jedna przyprostokątna ta, no to jest x minus a, a dokładnie rzecz biorąc moduł x minus a. No tutaj, ponieważ x jest większe od a, to jest to samo, no ale gdybyśmy wzięli punkt x tutaj, no to ta odległość jest zawsze, długość tego odcinka jest liczbą dodatnią, wobec tego musielibyśmy wziąć wartość bezwzględną. Podobnie długość tej drugiej przyprostokątnej to jest wartość bezwzględna y minus b. Czyli mamy trójkąt prostokątny i teraz twierdzenie Pitagorasa mówi, że kwadrat długości przeciwprostokątnej, czyli r kwadrat, promień naszego okręgu do kwadratu, jest równy sumie kwadratów przyprostokątnych, czyli moduł x minus a do kwadratu plus moduł y minus b do kwadratu. No ale teraz, jeżeli przypomnimy sobie, że dla każdej liczby zachodzi następująca równość, że moduł liczby x do kwadratu to jest to samo, co liczba x do kwadratu, to możemy tutaj opuścić te moduły i napisać x minus a do kwadratu plus y minus b do kwadratu. I to jest r kwadrat. No i teraz to jest równanie, które mówi, że punkt xy, prawda, napiszmy, to równanie mówi, że punkt xy leży w odległości r od punktu AB. Teraz okrąg to są wszystkie punkty, które właśnie leżą w odległości r od punktu AB. Czyli innymi słowy, wszystkie punkty, które spełniają to równanie, tworzą okrąg o środku w punkcie AB i promieniu r. Czyli punkt xy leży na okręgu o promieniu r i środku w punkcie AB. No i teraz możemy już odpowiedzieć na nasze pytanie.
porównując to nasze równanie, czyli to się nazywa równanie okręgu. No teraz musimy porównać to równanie z tym. Widzimy, że to równanie ma taką samą formę. Może będziemy pisać tutaj, czyli tak, przekształćmy to równanie, czyli mamy x minus a, tak? Czyli x, to równanie zapiszmy w tej postaci, x minus minus 3, prawda? To jest x plus 3 do kwadratu plus y minus 4 do kwadratu i to jest 4 do kwadratu. No, czyli wniosek jest taki, że środek, tu może napiszmy środek, środek to jest punkt minus 3, 4 i promień jest 4. Czyli możemy narysować nasz okrąg w układzie tutaj współrzędnych, czyli tak minus 3 to jest raz, 2, minus 3, raz, 2, 3, 4. Tu jest środek i promień jest 4, tak? Czyli raz, 2, 3, czyli tu jest punkt na okręgu, raz, 2, 3, tu jest punkt na okręgu, raz, 2, 3, tu jest punkt i tu. Czyli nasz okrąg tak wygląda w układzie współrzędnych, jego rysunek. I promień jest 4.